Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj opowiem Wam o technice od Joe Dispenzy, którą poznałem z jego książki Become Supernatural, którą będę na pewno recenzował, może jeszcze nie za tydzień, ale za dwa tygodnie, myślę, że spokojnie. Która nazywa się Mind Movies i o tym, jak ona potencjalnie działa i o tym, co będę z nią robił. Zapraszam. Także Joe Dispenza może znasz, doktor, PhD ma bodajże. Zajmuje się pisaniem książek, prowadzeniem seminariów na tematy związane z najczęściej uzdrowieniem jakichś trudnych chorób, jakichś chorób, które są na przykład z medycznego punktu widzenia, czy to niewyleczalne, czy ciężko wyleczalne przez zastosowanie różnego rodzaju medytacji, zmiany myślenia. On sam wyleczył się z takiej przypadłości, która wydawało się, że jest nieuleczalna. Ma wiele takich testimoniali od swoich klientów, którzy faktycznie zmienili fizycznie swoje ciało, swój mózg i wyleczyli się z chorób. Między innymi dzięki wprowadzeniu tych medytacji, tych uczestnictwie w tych seminariach. I wydaje mi się, jak czytam tą jego książkę, to już drugą zresztą, to wydaje mi się, że Joe Dispenza rozumie pewne rzeczy, o których w nauce jeszcze się nie mówi. Rozumie pewne rzeczy, które nie ma jeszcze takich mocnych podwalin faktycznie naukowych, ale po prostu które się sprawdzają, które dają rezultaty w tym świecie, bo jeśli to, co na seminariach robi taki Joe Dispenza z ludźmi, czyli przez zmianę ich myślenia, przez zastosowanie pewnych medytacji, wprowadzenie pewnych zmianie fal mózgowych, potrafi wprowadzić jakieś zmiany fizyczne w mózgu lub nawet w genach, tych genach, a umknęło mi to słowo, wyświetlę je tu na ekranie, bo to znaczy, że faktycznie to działa i może o tym jeszcze się nie mówi, może nie jest to jeszcze mainstreamowe, ale na pewno będzie. I ciekawy człowiek, wiesz, pod wieloma względami. To jest taki, to czym on się zajmuje, to jest taki sekret, ten sekret znany, wiecie, ten film, ta książka, tylko na sterydach i trochę z bardziej naukowego punktu widzenia, z tym, że faktycznie są jakieś tam realne wyniki, które można zmierzyć, gdy się robi te jego metody. Fascynujący człowiek, muszę przyznać. Czytam tą jego książkę po angielsku i to był chyba błąd, że sięgnąłem po nią po angielsku, po tego audiobooka, bo bardzo dużo słów, których nie rozumiem, związanych z chorobami, z przypadłościami, które ci ludzie sobie potrafią wyleczyć, ale o tym więcej powiem w recenzji. Dzisiaj tylko skupię się na części o Mind Movies, czyli części, gdzie Joe mówi, że zaleca tym swoim klientom zbudowanie takiego swojego filmu, który będziesz sobie oglądał i będzie tak by pomagał ci stworzyć tą rzeczywistość, którą chcesz. Jest to o tyle lepsze niż wizualizacja, zdaniem Joe'a, że to jest coś fizycznego, to jest coś, co sam tworzysz, to jest coś, co klikasz, faktycznie to oglądasz tu w fizycznym świecie, nie gdzieś tam w swojej wyobraźni, gdzie to łatwo ominąć. I jest kilka zasad, jak zrobić ten mind movie, bo generalnie są nawet firmy, które pozwalają ci to zrobić łatwiej i szybciej niż na przykład jakbyś sobie to robił sam. Wiesz, ja tam nie jestem mistrzem medytowania na pewno, ale coś takiego bardzo łatwo można zrobić, bo to są połączone obrazki lub jakieś filmy, pewne rzeczy, które chciałbyś widzieć w swoim życiu. Podłożona pod to piosenka, która nigdy ci się nie znudzi, która jest pozytywna, wprowadza ci jakiś tam taki nastrój mocno emocjonalny, który pozwala ci tak jakby wygenerować dużo energii. Napisy na to są jeszcze rzucane, na te zdjęcia lub te filmiki, które sobie tam włączysz, które chcesz zmanifestować w swoim życiu. Jakieś typu, nie wiem, jestem zdrowy lub moje ciało działa doskonale lub tam on sugeruje nawet, że codziennie jestem młodszy lub że no wiesz, jest nieskończona ilość możliwości i o ile tego typu rzeczy secretowe zawsze wydają mi się trochę grubymi nićmi szyte,
O tyle po przeczytaniu tej książki, prawie w całości już, to zainspirowało mnie, żeby coś takiego sobie zrobić, żeby zacząć to stosować. I Joe Dispenza mówi, żeby oglądać to co najmniej 2-3 razy dziennie i najlepiej to robić to po medytacji, gdy się jest w takim nastroju faktycznie lepszym. Na przykład dużo opisuje w książce swojej Joe, jak działają reklamy. Jak działają reklamy i dlaczego te największe pasma reklamowe są w nocy, późno w nocy. Bo wtedy jesteśmy najbardziej podatni na sugestie. Jesteśmy podatni na sugestie, ponieważ nasz umysł jest przygotowany na sen, jest ciemno. Gdy jesteśmy tacy właśnie trochę przymuleni tym wieczorem, to wtedy te reklamy mają największą siłę. Wtedy najłatwiej wpłynąć na naszą podświadomość, żeby potem czy to coś kupić, czy zmienić nasze zachowanie. Ten mind movie ma działać na podobnej zasadzie, tylko masz sobie zrobić taki ten mind movie, jak ty chcesz. Czyli nie jesteś już dłużej na przykład ofiarą reklam, które oglądasz wieczorem, tylko przez to, że świadomie sobie zrobiłeś coś takiego, taką kolekcję, która trwa 3-4 minuty rzeczy i sobie ją oglądasz po medytacji wieczorem, sprawia to, że podczas gdy ten twój umysł faktycznie już jest podatny na te sugestie, bo już zbliża się do snu, wtedy dzięki temu włączeniu tego, tak by pozwolić ci to łatwiej zmanifestować, pomoże ci tak by uwierzyć pewnie, że pewne rzeczy są możliwe, pomoże ci zmienić jakoś fizycznie twoje ciało, czy twój mózg, czy twoje geny, nawet przez to, że będziesz myślał, będziesz wierzył, że to jest możliwe i stosował te inne sekretowe rzeczy. No jeszcze powiem wam tak, jeszcze z rok temu, czy dwa lata temu, no to taki film, jak ja wam teraz robię, to mój śmiech by wywołał, bo no nie ukrywam, wiadomo, jest ogromna moc w naszym umyśle, w tym jak myślimy, ale zdecydowanie ważniejsza jest praca, wkładanie godzin, robienie rzeczy i iście do przodu, dlatego ta wizualizacja, czy takie tego typu, aby chodzenie na skróty zawsze wydawało mi się dość mało sensowne, ale teraz jak mam te podwaliny z tej książki, tej wiedzy, którą Joe przekazuje, mam te faktycznie przykłady ludzi, którzy zastosowali te rzeczy i przede wszystkim dzięki temu, że wiem po co to jest robione, na jakiej zasadzie to będzie działać, myślę, że to jest coś, co spróbuję robić i dam wam znać, jakie będą efekty. Bo jedna rzecz jest pewna, gdy sobie obejrzysz taki film, gdzie widzisz to, kim byś chciał być w przyszłości, widzisz jakąś manifestację swoich największych marzeń i słyszysz do tego swoją jakąś piosenkę, która cię podnosi ci energię, na pewno to nie zaszkodzi. A jeśli jeszcze to zadziała tak, jak powinno, to będzie, jak to mówią we Francji, magnifik. Także zobaczymy, zrobię coś takiego, może zaraportuję za miesiąc, dwa, jak to działa. Dzięki Wacław, życie poczciwe, zasubskrybuj, wkrótce zobaczysz nowy film, nowe filmy codziennie, ostatnio prawie codziennie wyjeżdżam w ten wtorek wieczorem na wczasy, także zobaczymy. Postaram się coś nagrać, postaram się coś zrobić, żeby nie było tu tutaj pustki, ale nie obiecuję, że te materiały się będą pojawiać regularnie w najbliższym czasie. Wracam w piątek, czyli od piątku. Myślę, że zaczniemy business as usual, jeśli chodzi o życie poczciwe. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za wyrozumiałość. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, hej!